Wulkan. Układ 40 Eridani A. Godzina 15.27 TFT. Uszkodzony myśliwiec Connor zwolnił do 100 km na godzinę i kontynuował opadanie. Czekanie było nie do zniesienia. Megan nie wiedziała nic prócz tego, co przekazywała jej do mózgu AI. Czuła, że nos maszyny jest lekko uniesiony, a skrzydła skierowane tak, by wytracać prędkość. A i przekazała jej, że za chwilę nastąpi wstrząs. A w następnym momencie myśliwcem szarpnęło gwałtownie przy zderzeniu z twardym gruntem. Na nomacie szkadłuba maszyny mogła przyjąć silne uderzenie, rozpraszając i absorbując jego siłę. Jednak nadal było to bardzo twarde lądowanie. Myśliwiec jeszcze przez kilka sekund drżał i zgrzytał, a następnie znieruchomiał przechylony pod kątem czterdziestu pięciu stopni na sterburtę. Honor poczuła przypływ paniki, gdy napłynęły wspomnienia slan, wywlekających ją z myśliwca w ciemnościach, ich okrętu orbitującego przy 36 szóstej opiółczy A3 zaledwie kilka miesięcy wcześniej. Otwieraj, krzyknęła. Tym razem nie miała zamiaru bezradnie czekać w ciemnościach. Wypuść mnie stąd. Pokrywa kokpitu zmarszczyła się, a następnie rozpłynęła, odsłaniając bezchmurną kopułę zielonkawego nieba, wypełnioną pomarańczowym blaskiem. Megan kliknęła ikonę uwalniającą ją z fotela i wstała na drżących nogach, sięgając ręką do krawędzi kokpitu, żeby się przytrzymać. Krajobraz wokół niej był prawie identyczny jak ziemski, gdzieś w okolicach Nowego Jorku lub Pensylwanii. Grawitacja także przypominała ziemską, a AI poinformowała, że powietrze również nadaje się do oddychania, co było rzadkością wśród światów zamieszkanych przez człowieka. Jednak